Hej, tu Glitch. Wiecie, od ostatniego odcinka minęły tak dwa miesiące. To ja teraz. Troszkę serię z Glitchem z ręką zaniedbałem, ale już do Was wracam z tą serią. I żeby nie było, to kolejne dwa odcinki, które pojawią się w środę i piątek, będą też z Simsów. Ale spokojnie, tylko w tym tygodniu, bo tym już normalnie będzie MSP. Okej. Okay mniejsza ogólnie nie wiem jak tu się zmiło i szczerze nie pamiętam czy w ostatnim odcinku miałem basen w ostatnim odcinku poznaliśmy mojego być może chłopaka który ma na imię Kacper Krewetka i szczerze nie wiedziałem czy on będzie moim chłopakiem czy po prostu do Przestań tam wypływać czy po prostu będzie moim dobrym kolegą ale stwierdziliście że to ma być mój chłopak <śm> Gdzie będę szczery, mi to się jakoś nie uśmiecha. Bo nie chciałbym się ograniczać do jednej osoby, ale no myślę, że Gichuś mógłby sobie dzisiaj sobie tak pójść na randeczkę. Czy tyś pisz w tym? Myślę, Że dzisiaj pójdziemy sobie na randkę z. chciałem powiedzieć imię pewnej osoby z realnego życia. <grymne> z krewetką pójdzie. I potem wybieram się. Ja nie wiem, chyba Kacper chce nas poderwać. Ja po prostu, znaczy, oni się już by na rance, więc o glitch na rzecz tego poderwać. Glitch, ubierz się. A, ogólnie to glitch u Anety teraz ma inne włosy, a mój glitch wygląda wciąż po staremu. Ale właśnie nie wiem, czy po prostu glitch nie będzie u mnie wyglądał troszkę inaczej, nawet jak będzie, Co? Chodzi o to, że glitch u Anety i glitch u mnie może po prostu wyglądać inaczej, bo, bo mam inny styl i Okej, to może skoro tu już jesteś, to może, nie wiem. Obejmij jak przynajmniej, tak grzecznie na początku. Nie przy ludziach, bo was tutaj. Aha, odejdźmy świetnie, koniec randki. Chyba coś popsułem. Skoro serio, zbijmy randkę. Glitch. Tego nie było. Skoro już Glitch chce barabarować się, to może. Niech zaprosi Kacpra. zapłaci Kacpra. I... <ścoughs> Wcale nie mam do różnych modów do gry. Nie! Ale też się może przy okazji ubierz, bo... On tu już jest! On tu biegnie, Jezus! Glut, ubieraj się! Ubierz się, proszę! Jezu, grisz ty, idioto! Okej, okay, idź go, przywitaj i... To, co to w ogóle było? Um, Ucieczka poza, pocałunek z pasją, zaproś na noc. W sumie? To, to jest naprawdę jednoznaczne, co mi będą chcieli robić w nocy. Jezu, dobra. Skoro zostaję tutaj na noc. Hey, bitch, what's up, bitch? Kim ty do cholery jesteś? To moje bagno. To wcale nie wygląda. Strasznie, nie. Okej, okay, jedna rzecz. Mam moda, który dodaje różne emocje, nowe nastrójniki i wszystko. I daje też rumieńce na twarz. I no, to wygląda jakby ktoś mu pobił twarz, właśnie. On są tu chyba zmieniło właśnie nastrójnik ficiarski na podniecone, więc yy, nie pytajcie. A właśnie, pierwszy mam w sumie dużo modów, które mogą wam się spodobać, więc może chcielibyście odcinek z modów, które są w sumie fajne do rozgrywki i grę poprawiają tak. Jakby? Znaczy, to właśnie zabrzmiało, jakby to była sugestia do tego, że Sims y 4 są złą grą. Kasper chyba nie je mięsa, więc może zrób sałatkę o Pierogi z Zrób pierogi. Czemu ty wychodzisz? Ja już nie wiem, czy te Simsy są takie głupie, czy mody robią z nich głupich, czy... Jestem w trakcie od odkrywania własnej osobowości. Mam nadzieję, że po co się dowiem, kim jestem. Wciąż nie wiem, czemu wyszedłeś z mojego mieszkania. Zapytaj, czy Kasper chce mieć dzieci. Jezu, tak. Ej, w sumie możemy go ale nie wiem w sumie czemu możemy go zapłodnić idziemy się bzykać oh, ja mogę tego żałować, bo nie pamiętam czy kiedy go tworzyłem, to można go zapłodnić, a wiem, że gicza można zapłodnić Bądźcie teraz okej, okay, z tego co widzę klatwo jest bardzo dominujące przepraszam jeżeli glitch zajdzie w ciąży, to ja się posikam zaraz. Okej, okay, Kasper jest chyba śpiący, ale to może... Jezus ja już wiem czemu on chciał iść na górę, bo tu jest to łóżko na pewności. Boję się, co bo jest... Jeżeli ktoś chce glitch w ciąży... To się zbije. Jezusie. Proszę nie bądź w ciąży. Nie bądź w ciąży. Ja Jezus Marion na brzu! Jeszcze Kacper! Ja wale Dobra, może niech Kacper póki co nie wie o tym, że jest w ciąży. Idź może spać. Usiądź... Jezu, co ja, co ja zrobiłem na... Jezusie, Matko Boska... Ech, glitch... Przepraszam. Dobra, może kiedy już Kacper sobie wstanie, tylko wyprosimy. A Glitch może się umyje przy okazji, weź prysznic. I może zrób też przy okazji sprawi śniadanie czy coś. Tost, co mu tosty dla rodziny, bo są sumie... Eee, czemu to zrobiłem? Jest jaki jakiej jest taki pobudzony cały czas. O co chodzi w ogóle? Eee, no to teraz muszę sobie znaleźć chłopaka, który to. Z... No, szczerze, szczerze chciałem z Kasprem dosyć przyjacielem tylko. Ale w sumie, to dziecko mogę mu oddać, ja więc. To... Ja jak wstało, ja minutki. O, <gryw> brakuje mi chłopaka, naprawdę. Eee, zaproś, może, zawołaj na posiłek i powiedz go potem wyproś, już, bo. Już dzisiaj dużo zrobił. Okej, okay, zjedźcie coś i chcę, aby glitch. To może być hejt, ale. Przestał być syrenką. Wiecie, syrenami jest taki problem, że one strasznie potrzebują wody i nie będę dawał, że mnie to irytuje. Więc chciałbym zrobić z glicza czarodzieja. W ogóle Kaspar jest wiele ładniejszy od glicza. O cholera. O co chodzi? Dobra, myślę, że możemy Kaspara póki co olać i zajmiemy się tym, aby Glitch nie był syrenką. Żeby Glitch nie był syrenką, trzeba albo pojechać na tą wyspę, gdzie są te wszystkie syreny i w ogóle i pójść do jednej jaskini i tam tylko poszukać albo dostać wodorosty od delfina albo po prostu wpisać kody co w sumie zrobię gdzie to może być? a jestem głupi okej okay, potrzebujemy chyba takich dwóch tego co kojarzę więc okej okay, jak to szło? aby odwrócić efekt i zmienić syrenę w zwykłego sima on, musi ona zjeść dwa musi ona zjeść dwa syrenie wodorosty w odstępie nie większym niż 4 godziny Ok, czyli wodorosty każę mu zjeść o siódmej, a kolejne wodorosty zje. o 11? Owoce. Zjedz to. Wostrzone odczucia. Czuję się dziwnie, a Twoja więź z tacynami zdaje się mocniej... mocniejsza. Mam nadzieję, że będzie mniejsza niż mocniejsza, ale okej. Okay. Jest w ogóle wspomniałem, że gliśmie szpali, naprawdę. Ok, to myślę, że w sumie jak potrzebuje się, no. wystać na tak troszeczkę. Więc skorzystaj i um... Poczekamy do tej 11. Albo po prostu zmienimy czas na świecie. Przesuń o. Jest ósma, czyli o. M, 3 godziny. Trzy godziny, okej. Okay. 11. Świetnie. I zjedz to. To chyba nic nie dało. I no pierwsza on jest wciąż syreną. Czy to przez to, że się opóźniłem? Tak to się stało. Czy po prostu mój nastrójnik się popsuł i nie chciał przeminąć? Jezu, nie wiem co zrobić, bo. Nigdy nie grałem syreną. I. Ach, a to co, glitch? Y Myślę, że skończymy ten odcinek w tym momencie. Okej, okay, więc myślę, że w tym odcinku to będzie tyle, bo był on dość taki chaotyczny i troszkę zbawiłem sprawę, ponieważ Glicus jest znowu w ciąża, Tego nie chciałem robić. Myślałem, że na w ciążę nie zajdzie, ale jednak no, zaszedł. Okej, okay. napiszcie mi w sumie, co mam zrobić z dzieckiem, co mam zrobić z Kasprzem, bo chciałem sobie na go sobie niego puścić. A nie wiem co być dzieckiem właściwie I czy jednak starać się to, żeby Glitch nie był syreną i był tym czarodziejem Bo myślę, że czarodzieje mają więcej opcji mimo wszystko Bo syrenka no jest dość taka upierdliwa bym powiedział I zbytnio nie chcę. ale no tak Okej, okay, więc w dziękuję za obejrzenie, widzimy się w kolejnym odcinku Simsów w środę No i subskrybuj, i komentuj do tego czego jest muszę Cześć, na razie, pa pa Hej, tu glitch montażysta I, i zapomniałem wam o czymś wspomnieć. Pewien czas temu na moim instagramie Amoskary. Prosiłem was o to, abyście tworzyli simów z danym hashtagiem. I czas na to minął i odcinek z tymi simami pojawi się wkrótce, myślę, że w piątek, ale potrzebuję jeszcze Waszej pomocy i byłbym wdzięczny, gdybyście stworzyli jeszcze jakiś youtuberów. Może byście youtuber jaki tylko chcecie i musi być to youtuber z MSP, może być to nie wiem, jakikolwiek youtuber, Adriana Skon, e, Stew Kruszfil, kamerzysta, kogo tylko chcecie, twórzcie. Nazwijcie go imię tego youtubera i w opisie dajcie hashtag, który macie właśnie na ekranie. Macie na to tydzień, a ja z tych wszystkich simów wybiorę tylko 7 postaci, więc spokojnie macie dużo czasu, żeby to zrobić. I tak, to w sumie chyba tyle. No i jeszcze raz dziękuję za obejrzenie, widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale w środę. Cześć na razie, pa.